Buongiorno, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Trafiliśmy do typowo włoskiej kawiarni tutaj na miejscu. Właśnie pan po prostu kadr filmowy spożywa sobie tutaj espresso, a my przyszliśmy głównie... Nie, tak właśnie pracownicy do siebie krzyczą między sobą, a się przestraszyliśmy, że coś do nas, bo po włosku. Ale nie, wszystko jest w porządku, to tylko Włochy. Wzięliśmy sobie też tiramisu i granitę kawową. No pokaż mi, Jadusia, co tam upolowałaś, co to jest za... Mam wreszcie moje wymarzone tiramisu, ostatni dzień nasz we Włoszech. O, i to jest prawdziwe włoskie tiramisu z kawiarni. Coś pięknego. Otwieramy. Ale pięknie pachnie. Oj, będzie boskie. Ładnie też wygląda, także... No bo... Nie ubrudziłam, nie leżał 3 sekundy, więc myślę, że we Włoszech... A tu jeszcze to... mamy taką wrażaną kawę. Degustacja na żywo. To jest smaku, że takie włoskie tiramisu, w ogóle ono w środku, nie wiem czy to widzicie, jest zapakowane w jeszcze jedną taką folikę. Tak, żeby się trzymało, Żeby się trzymało i można było wyciągnąć tak po prostu samo. Zabiję. Jak tak można? Jak tak można? Przepraszam. Czekaj, jest. Aż cię obejdę. Obejdę się smakiem, żeby... O, od razu cię widać teraz. Będzie mina uchwycona. O, chyba niezłe, No dobra, zostaw mi drogę. Spróbuję nabrać kilka warstw od razu. Drugi tester. Czy tak samo zasmakuje jak pierwszemu testerowi? Ja mam jak królowa. Chwila prawdy. Rafał przeżył, więc ja też degustuję. Pyszne, nie? Takie delikatne bardzo. Takie kremowe, lekkie. I co? Chciałaś spróbować włoskiego tutaj tiramisu i spróbowałaś. Zadowolona z tego zakupu? Nie, smutna, bo dzisiaj wyjeżdżamy. No i najlepszym dodatkiem do takiego tiramisu jest właśnie zimna, pyszna, mrożona kawa. Właśnie ja tak powiedziałam, że to granita. To nie jest granita. Chyba nie granita. Jak zamawialiśmy, pani nas pytała dokładnie, co byśmy chcieli i mówiliśmy, że to jest z kofeiną. To jest po prostu chyba mrożona kawa zimna. Shake, ale dostaliśmy do niego łyżeczkę. Aha, czyli kremowy taki. No mam wąsy. Ale... Już dzioba włożyła już. Niam. Nic się nie zmarnuje. Słuchajcie, myśleliśmy, że to jest picie, a to jest z kofeiną, taki lód. Krem kawowy, jakby roztopić dużo, wiesz, lód się roztopił kawowy, ale taki pyszny, jeszcze z takimi kawałkami jakimiś, no nie wiem, no pyszny naprawdę. Kawałki tiramisu masz między zębami może. Nie, jest serio przepyszny taki shake, ale bardzo gęsty, naprawdę pyszny. Ale bardzo intensywnie kawowy. Tak, i ma kofeinę, to najważniejsze. Jest przepyszny. Przechadzamy, spalamy to tiramisu, tą kawę mrożoną z takimi widokami. Proszę bardzo, Castel dell'Ovo. Piękny. Chyba nie taki nowy. Nie taki nowy, tylko taki stary. Naprawdę fajna twierdza. Jesteśmy już w dzielnicy portowej przy samej wodzie. A dzisiaj wybieramy się na plażę. To nasze ostatnie chwile w Neapolu, żeby jeszcze skorzystać z tej pogody pięknej. Wczoraj obczailiśmy, jakie są najlepsze plaże w Neapolu do leżenia, do smażenia się i bycia po prostu piękną foczką na piasku. I wybraliśmy Bagno Elena. Jest jeszcze bagno Sirena i są różne bagna, takie rybki jak my i kraby lubią właśnie bagna. Z tym, że większość plaż tutaj są to miejsca prywatne, czynne w dodatku do 17:30 lub 18:00, więc za dużo czasu nie będziemy mieli niestety. Ja chcę jeszcze sprawdzić, bo wczoraj wykąpaliśmy się w nocy już właściwie w jednym miejscu. Przepraszamy, przechodzimy przez ulicę, a to oznacza walkę o życie. Tutaj takie łatwe. I oczywiste. Nigdy nie wiadomo, czy przejdziemy na drugą stronę, czy raczej nie. Dobrze, pan nas oszczędził, dziękujemy. Gratulacje, ale ten sam zamek piękny, wielki. chwilę i tak mówię, ty patrz, ten budynek wygląda jak statek. A to jest wielki prom. Właśnie w porcie. Wow. Wielgachny. Tak, byłem marynarzem. Oasis obecnie. Zabije moja dziewczyna i znowu będę marynarzem. Może na takim promie to chyba nie tak źle. Robienie zdjęć tutaj wymaga specjalnych umiejętności, ponieważ właśnie przewrócił nam się aparat, bo to jest wszystko pod kątem. Ale zobaczcie, w pełnej okazałości już ten zamek, daliśmy radę. Na Instagramie. Tak, przepiękny, pięknie się prezentuje, bardzo szczegółowo wyrzeźbione tutaj frontowe jakby wejście. Mi się najbardziej podobają takie właśnie kolumny. No mi też, te ogromne kolumny się bardzo podobają. Twierdza jest. Tak, twierdza przy wodzie. Przepiękna. No to obowiązkowy spacer wokół zamku. Zwiedzać nie będziemy, już dzisiaj pospieszymy się nad wodę, bo nas ciągnie, jest bardzo, bardzo gorąco. Mamy wrzesień, połowę września. Jest 31 stopni na pewno. Sprawdzałam wcześniej. Chyba już cieplej. To obowiązkowo jakieś picie, najlepiej. Najlepiej, butelka. Uwaga, nie wracaj się w tom. W tom, o właśnie. Butelka filtrująca to jest zbawienie po prostu, bo tak to co chwilę byśmy musieli wody. I w każdej toalecie, restauracji coś możecie sobie napełnić i mieć pełno picia. Tak. To jest idealne rozwiązanie. I jest naprawdę smaczna woda, bo no już mówiliśmy o tym. Zobaczcie, nie wszędzie tak smakuje, we Włoszech jest okej. Jakie robi. Wow. Naprawdę bardzo szczegółowo wszystko jest wyżej. Pięknie. A teraz idziemy na główny dziedziniec. Okej. Pokażemy wam jak to wygląda. To już nie musicie. Oprowadzimy was po naszej posiadłości. To wszystko widzieliście. O i tu jest cień. Przyjeżdżacie tutaj, tu jest cień. Można to jeszcze zwiedzać, ale my mamy dzisiaj mało czasu. Tak, już ostatni chwilę. O wow, drzwi zobaczcie nawet. Ojej. Jak szczegółowo wykonane. Wow. Cała armia, tu zobacz. Tu są takie główki, a tu już są pogłówki, bo kto by chciał na pierwszej linii walki stać. Tylko pogłówki. I spojrzenie w górę jeszcze, pięknie. U nas chyba są te drzwi gnieźnieńskie takie też. I to jest hełm Uruk-haja z Eisengardu, z Władcy Pierścieni, specjalnie tu taki zrobili, wzorowany właśnie. Tak. Zrobili to wtedy, jak tutaj była inwazja Eisengardu na ten zamek, no i tak. Tak weźcie poprawkę na to, że nie braliśmy wycieczki z przewodnikiem. Ja że to są informacje od Rafała. Niesprawdzone. Ale każdy ma w życiu swoje priorytety, a naszym dzisiaj nie jest zamek Castel dell'Ovo, tylko plaża, ponieważ no, musimy się taplać w wodzie, bo tutaj są ostatnie godziny tak naprawdę w Neapolu i wypadałoby po prostu pomoczyć się w tym pięknym morzu. No tak, bo my wrócimy już do wrześniowej Polski, jesiennej, no i trzeba korzystać trochę z tego słońca, z tego upału, to jest prawdopodobnie ostatni taki upał w tym roku dla nas, więc korzystamy, plażujemy. I mamy korek jeszcze, na szczęście, do wina. Możecie wreszcie zatkam. Do kosza wyrzucę. Sprzątamy Neapol! Właśnie, ostatni dzień, misja! Tu są ciekawostki takie, że na przykład jak często na ulicy ktoś gra... Ale nie wyjdziemy tędy, wiesz? Aha, jak tak. Ktoś gra na ulicy i zbiera pieniądze do kapelusza, to tu są takie osoby, które na przykład stoją ze zmiotką i zmiatają taką kubkę. Tak, i zbierają pieniądze i mówią, są kartki informujące o tym, że oni sprzątają Neapol i żeby ich wesprzeć. Bardzo spoko. Jedyne takie podejrzenia, że oni tą kubkę mają codziennie taką samą. Albo jedyne to, że oni zbierają tylko tę kubkę, a tutaj to tak naprawdę by były 3 zamachnięcia szczotką, zmiotką. I potem stoją cały dzień przy tej kubce. Także lepiej się przyczynić sprzątając chyba może. Ja tu zadzieram kiece i lecę, trochę się chłodzę. A tutaj koniki. To jest tak zwana rzeźba. Źrebaka. Który chciał ujarzmić dzikie zwierzę. Aha. Ale mu się nie udało, bo koń jest niepokorny, nieposkromiony i to jest Mustang z Dzikiej Doliny i on mówi: chcę wolnym być, chcę żyć. Nie wszystkim służą upały. To przez to słońce. Chociaż masz jakąś wymówkę. A jak wrócimy, to będziesz po prostu zimno. Nie będę komentować, bo jest mi za gorąco, ale na spacer was zapraszamy. Od jednego pięknego widoku do drugiego. Trochę świetniki przysłoniły akurat. Ja będę komentował, bo mnie przegrzewa i mogę gadać długo. O matko, najwyżej wyciszymy. Zapraszam na wycieczkę z najlepszym przewodnikiem po Neapolu. Kompletnie się nie zna, natomiast historie są bardzo barwne. Tutaj przed nami widzimy postać z anime, tak zwanego Tohiro Shiyamasa. Ale gdzie? Czekaj. Tamta postać na koniu. Tam są dwie. Bo to on i jego brat. To jest bardzo znane z tego, że on w trzecim odcinku... No nie spoiluj! Walczył, że... A no dobrze, to już nie powiem, no. W każdym razie to jest właśnie z tej Zakiry, z tej mangi. Aha. Tak. To jest bardzo znane z tego. A ta kopuła to ogólnie jest Watykan. A ta kopuła? Świętego Piotra. A to jest największa tajemnica w ogóle. Trzecie oko, czwarte, największa zagadka. Piąte i szóste oko. Nieodkryta jeszcze. Ja mam tyle otworzonych oczu, że jak mnisi z tej otwierają, to ja już z tamtej otwieram. Aha. O kurde, to widzisz nas. Przodem wpada, tyłem wypada. Ale co? Wszystko. Misterioso. Ale plac. Dobra, piękny tak na serio, to po prostu jest ta kopalnia tak gorąca, że umieramy. Proszę zwrócić uwagę na to, ale na jest to przepiękny, no. I na to. Już się bałam, że torbę zgubiłeś. Mamy ze sobą cały dobytek nasz neapolitański. A tak naprawdę jakby ktoś chciał dowiedzieć się co to za plac czy coś, to weźcie sobie przewodnik, przeczytajcie. Macie gogle, tak? Nie ufajcie jakimś blogerom. Nie włączyliście tego filmu, żeby czegoś się dowiedzieć przypadkiem. Dokładnie. Ale zobacz, wiesz kto to jest? Ten... Kto to? Ja go widziałem w jakimś filmie. W czym on grał? Mi się wydaje, że w Robin Hood i Książę Złodziei tego... To jest ten szeryf, wiesz, z Nottingham. Skąd? Z Nottingham. Szeryfowni? Szeryf z Nottingham to jest. Szeryf. Tamten to jest Bourbon. Tak wygląda. Zobacz jaką ma dumną klatę. Oj tak, na pewno. Nie, on ma taki coś z Bourbonem. Żeby, wiesz, on ma taki gruby brzuch, że to mu się wszystko do góry w tym napierśniku bierze i taką ma wtedy klatę dobitną. A tutaj są angielscy wartownicy we Włoszech, którzy są na wakacjach, ale oni wiecznie wartują tu przy tych wartach. Warczą. Tak? No a tutaj no plac Misiu, watykański. Znajdźmy trochę cienia. Nie, pokaż plac watykański. Bo tutaj plac Świętego Piotra tak zwany. Przepiękna wielka kopuła. Dobra, nie no już. Nie mam siły na wymyślanie głupot. Wymyślanie głupot. Idźmy. Wymyślanie, o no tutaj rzuca się w oczy też to, że ci panowie, którzy sprzątają, jeszcze tu nie dotarli. Bo ten pan, co sprząta, jedną ręką sprząta, a drugą już wyrzuca peta na siebie. Dlatego to jest tak brudno. Kulisy robienia sobie zdjęcia na Instagrama, proszę państwa. No i w ogóle takiego pamiątkowego. Teraz robimy sobie zdjęcie, jak vlogujemy. Nie wyszło, czekaj. Nie wyszło. I tak powtórzyć 6 razy i to szóste zwykle jest w miarę znośne. Znaleźliśmy skrawek cienia. Nie, tu przystanki są konieczne. To tak, tak. Ale z takim widokiem. No właśnie o to chodzi, że można siadać. Najczęściej właśnie bierzemy sobie jedzonko na wynos. Powiem wam tak, normalnie bym nie zdzierżył tego, że to nie jest ani sok, ani dobre piwo. Ale z takim widokiem, no to już to. I w takim... Czy ty widziałeś to wzgórze i te budynki? Wow. Nic nowego tutaj. Ale szok, nie zauważyłam nawet. Tutaj gdzie się nie odwrócę, jest tak pięknie. To jest niesamowite. Niedaleko placu jest też piękna studzienka. Jest jakiś drink. Tu jest drink. Albo było do not drink. Ty masz z tyłu buteleczkę, bo przed chwilą wypiliśmy sporo. Czekaj, to ja dopiję chętnie. Co za widoki. O, akurat drzewo przysłoniło. Wielkie to drzewo, że wulkan przysłoniło. Momento. Rafał, jeszcze żadnej palmy nie przytuliłam. O, to tak krótko, bo nie wiadomo. Trzymaj. Ja muszę przytulić jakąś włoską palmę. No dobrze, ale tak trochę bokuje chyba. O, to słodkie. Tutaj jest tak pięknie, że aż musieli postawić te kraty, żeby trochę popsuć widok, bo było zbyt pięknie. To już było przegięcie, już nielegalne. Wkraczamy chyba w nielegalną strefę, tu już barierek nie ma. I zobaczcie, jak jest pięknie! O, i to jest dobry moment. Uwaga. Z tym wulkanem w tle musielibyśmy iść tyłem, to powiedzmy, że widzicie ten wulkan i nas jednocześnie. Zaśpiewamy wam piosenkę z filmu krótkometrażowego Disneya, który kiedyś widzieliśmy. To przed Wajaną chyba leciał w kinie. Tu będziemy śpiewać. Tak, z wulkanem w tle. To jest piosenka wulkan? O wulkanach. Prześwietliła. Widać wulkan? Teraz. Widać wulkan. Nadzieję znów ma, że zjawi się ktoś, odmieni mój los, że kiedyś na pewno przyjdzie los łas. Poczekaj. Ta, 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 ta. Miłość, miłość, lawy do lawy. Ale bardzo znamy tą piosenkę. Ale jest taka, Disneya. I włączcie sobie. Macie internet, to jest piosenka Disney, to będzie tak. Piękna. I możecie sobie śpiewać ją, jak będziecie na Wezuwiusza wchodzić. Tak, albo będziecie Wezuwiusza widzieć. Najważniejszy jest tekst miłość. Lawy do lawy. Nadzieję, że zjawi się ktoś. Odmieni mój los. Bo to była piosenka, to Wulkan śpiewał, później drugi dołączył, że on już zastygł, że w nim był taki żar, że on tak bardzo chciał kochać i taki był gorący, ale wszystko, całe uczucie ostygło, bo on był bardzo samotny i że miał nadzieję, że kogoś jeszcze spotka. Tysięcy lat minęło, jakoś się złączyły inne płyty tektoniczne i się spotkał z taką panią Wulkan. I wybuch w końcu i radosny był. Tak. Że pokochał, miłość lawy do lawy była. Love, love, lava. Chciałam powiedzieć, że się zagadaliśmy, ale w sumie to się zaśpiewaliśmy i weszliśmy na taras widokowy. Wow. Zamiast iść dalej. Wow, Apollo. Apollo? Jaki Apollo? Cezar, Juliusz Cezar. Apollo. Ty, ja jestem Apollo. No ciebie zobacz. Przepraszam, przepraszam na totalną ignorantkę. Faktycznie co? Apollo. Apollo. 13. Bo po prostu gorąco jest, tak? Ja czytałem jakąś ciekawostkę, że już Cezar nie był tak naprawdę Cezarem. Nie wiem, o co chodziło, może nie był jakoś poprawnie wybrany, coś nie był. No i teraz zostawisz nas w takiej niepewności? Tak, musicie to sprawdzić. Macie internet? Wygooglujcie sobie. Nie był podobno Cezarem. Może miał na imię inaczej, jak on był? Juliusz, tak? Tak. No to nie Cezar. Może na drugie nie Cezary. Może nie Cezary. Chodź już na plażę, wskoczmy do tej wody, ochłoniemy trochę. No idę tam, ale to jest 6 kilometrów. O, nasze autko jedzie właśnie. O, piękne, zakochaliśmy się. Całkowicie przypadkiem zatrzymaliśmy się przy lodziarni. Trafiliśmy na ulubione lody polskich alkoholików. Amarena. To chyba lokalne. Tym razem w wersji lodowej, nie tylko pitnej. A, tu tak zimno jest. Od razu widać, że bogatsza dzielnica. Wszyscy tylko powtarzają only cash, only cash. No, właśnie. Jeżeli się wybieracie do Neapolu, to warto jednak mieć euro przy sobie, bo nie wszędzie można płacić kartą. Odkrycie. Sprawdźcie się, to robił swojej ulicy. Rafaelle de... Ty, to jest być... starte R, serio, de Cezare. Fiat Panda bym podjechał. Limuzyna moja. A tak naprawdę to ja tutaj mam swoją ulicę. Wrawcie mnie znowu odciążył. Ty wyglądasz, jakbyś coś sprzedawał. Rafaelle de Wielbłądy. Rozgłoszę na Garibaldi. No, plecaki. Sukieneczki, sukieneczki. Zagotowana. To jaki ciekawy skuter był. Pa, czas. Wygląda jakby mu wszystko. Ma dwie lampy, jaki jest piękny. Dalej idziemy wzdłuż wybrzeża, mijamy Fontannę del Gigante i zamek Castel dell'Ovo tym razem. Po drugiej stronie widoki też nie gorsze. Po tej stronie... Czekaj, czekaj, szczególnie tutaj. Pięknie tutaj. A jeszcze się odwrócę przypadkiem. Co tu się dzieje? Piękny widok był, piękny. Szybki widoczek na zamek. Ale my już będziemy jeszcze do wody. Ale tu jest piękny. Ten zamek, szliśmy tędy. W sensie, wydaje mi się, że my go widzieliśmy stamtąd. Tak, gdzieś tam jest plaża, na której się kąpaliśmy w nocy. Ale to nie jest Bagno Elena. Nie, Bagno Elena jest jeszcze dalej. Tylko to jest jakaś... Taka po prostu publiczna, no name taki. Tak jest. Chyba, o, a tutaj ty. Ale nie, to nie są bojki. Wygląda jak prywatna część jachtowa. Albo taka dzika. Tam przy zamku się kąpią ludzie. Znaczy... Chodź sprawdzimy to. Nie, Ada, nie. Chodź to sprawdzić. Ada, nie, widzę znowu metale. Tereny portowe są zawsze brudne. Ale to nie jest teren portowy, ble, ble, ble. Ale o czym? Co ty tam wiesz o tych portach? Ale zobacz przy zamku. Rafał, nie bądź taki. Tam jest piaseczek, zobacz. Woda do kolan. Ale ja się położę i będzie do szyi. Rafcio! Jak tam nie będzie plaży, to tu wrócimy. Obiecuję. Ej nie, bo tam nie ma zejścia chyba, faktycznie. Jak tam nie będzie plaży, to tak oni tam weszli. Po kamieniach. po kamieniach. Ale motor piękny, facet. Ale piękny. Tu widok. Facet na pięknym motorze. Boże, takiego triumfa mieć. Teraz ja ci tak zasłonię. To jest idealne połączenie Nakeda z oponami terenowymi. To jest po prostu to, co ja kocham i ja kiedyś sobie to kupię, obiecuję sobie. No i też kupisz? Będę cię... Nam też kupisz, czy nam też obiecujesz? Yeah! Padłam, słuchajcie, padłam po prostu. O, i to się nie z wrażenia, to całkiem przypadkowo. Znowu. Tu jest taki murek, który daje troszeczkę cienia, akurat tyle na wyciągnięcie nóg. Ej, ale z widokiem na zamek. Chłopaki, co tu biegały, to takie normalne, a poprzednio. Oj, był taki facet, że nawet mi się podobał. No, idealnie Rafał się obejrzał. Sześciopak i wszystko. Czadzior po prostu. Ja podziwiam, jak tu w ogóle biegać. Znaczy no, wiem, że no może bez tych rzeczy to by było lżej chodzić i tak dalej, ale jest taki upał, a mnóstwo ludzi biega. I to tak dość ciepło ubrani są. Bardziej przyzwyczajeni niż my. No, znaczy ja mogę się przyzwyczaić do takiego bardziej trybu, że w taką pogodę, ale właśnie odpoczywać bardziej. Rozumiem, czemu mają te przerwy w sklepach i w restauracjach. Naprawdę jest gorąco. I to pewnie i tak już jest chłodniej niż było tak typowo latem. Ale zaraz, no sklepy mają klimę i tak robią. No właśnie. A, to taki szczegół. Jeszcze powiem, że przez podróż do Włoch tyle jadłam, że zaczął mi wyrastać dodatkowy ząb i cały czas czuję wyrzynającą się ósemkę. Bo organizm się przystosowuje do dużej ilości jedzenia. Nie wiem, co mi jeszcze wyrośnie. Nie wiem. Nogi chyba. Dwie dodatkowe niedługo. A zza tego murku jest przepiękny widok na zatokę i na plażę, na którą właśnie zmierzamy. Tam. No ale, no zobacz jak na aparacie. No tam sam pokazywałam. Tutaj jest też plaża, taka chyba bardziej skalista, nie wiem jak dno i nie wiem czy tam przy zejściu chyba jest trochę piasku, jest. Chociaż sporo ludzi siedzi sobie na skałach. No tak, bo jest mikroskopijnie. No, to nawet nie jest piasek, tylko chyba po prostu taki jakby chodniczek, nie? Coś takiego. Ale do wody można wchodzić, ale tam dalej właśnie była piaszczysta fajna. Z tym, że też może być mnóstwo ludzi teraz. Ale to nieważne. Ja i tak się położę w tej wodzie, spójrz w prawo. Jak pięknie. Szok. Naprawdę Neapol jest piękny. Różnorodny bardzo, to na pewno. Ale każda dzielnica inna. Tak jest, już bardzo, bardzo częsty widok. Sporo wojska na ulicach. Ojej, no i co? Oni tutaj? Idziemy dalej? Już tak weszła do wody. Mogę przepłynąć stąd tam. Patrz, no i jest normalne kąpielisko też oznaczone. A są 3 gwiazdki, czyli jest excellent. Woda jest excellent. A jest piaseczek też. Chodź! Chodź do wody. Przy samych tych skałach i wodzie. Przebraliśmy się w stroje, a chyba będziemy się zbierać, bo jakoś tak jesteśmy zagadywani o jakichś mafiach i tak dalej. W sensie, no nic, pani nas niby ostrzega i tak dalej, ale tak właśnie tutaj... Rzeczy nie zostawimy. Tak. Chyba uciekamy trochę. Zmiana planów. Szczerze mówiąc, poczuliśmy się trochę zagrożeni i jakoś tak wszyscy bardzo zwracali na nas uwagę. W sensie nawet nie nagrywaliśmy ani nic, jeszcze nie zdążyliśmy zrobić, tylko się przebraliśmy normalnie. No i jedna pani nas zagadywała, zaraz patrzy drugi pan i stwierdziliśmy, że zawijamy się szybko i tak jakoś. W sensie nie chodzi, że nie chcemy rozmawiać z ludźmi tak bardzo, że uciekamy. Nie, ale, tak ale jakoś tak rozpraszali uwagę, coś tam ten. I tak coś sobie pogadaliśmy, pani czekała aż jedno z nas pójdzie do wody. W sensie tak to, że sobie pogadamy jeszcze. No i sobie idziemy na jedną plażę. Widocznie tak miało być, bo światła sceniczne, które wczoraj przywiodły nas w to miejsce z drugiej strony Neapolu, dzisiaj nie świecą, ale jest jakaś muzyka, więc coś się dzieje. Tam chyba te piece, które tam były też coś tam pieczą, więc po plaży może gdzieś tam się jeszcze zakręcimy. Ale na razie wymarzona, wyczekana kąpiel. Ta plaża widzę też niebezpieczna. Mewy przejęły komuś ręczniczek. Schodzimy sobie tutaj. A piece jednak jeszcze nie pieczą, ale może coś tu się będzie działo. Na razie głodni nie jesteśmy, o dziwo. Będziemy pływać, wreszcie pływać. I właśnie tutaj wczoraj byliśmy. O, ja już chcę do wody. Tak. Jeszcze się przyzwyczają do tego piasku, bo cały czas teraz mam wrażenie, jakby się kurzyło, nie? A to jest po prostu ciemniejszy piasek. Dobrze, przed chwilą pluskaliśmy się w tej pięknej wodzie to jedno, ale nie wiadomo, czy to nie była nasza ostatnia kąpiel. Dam. Jedziemy. Stop. Widać tutaj paparazzi? Widać. Dlaczego Wezuwiusz się dymi tak mocno? Tak jak nie powinien się dymić. Nie widzieliśmy jeszcze takiego widoku. Nie no, może to jest normalne, tak przypuszczamy, bo wszyscy normalnie tutaj się kąpią i tak dalej, więc pewnie to tak się zdarza, może to jest ten pełen. A może tak jak my po prostu nie wiedzą, co się dzieje. A może wszyscy myślą, nie, nikt nie reaguje, tu ewakuacja powinna być. Ale numer. No teraz to wygląda teraz jeszcze mamy groźniej. Kąpiel z widokiem na wybuchający wulkan. Rafał, a jeżeli wiesz, jak są piosenki na wywołanie deszczu, to może my zaśpiewaliśmy piosenkę na wywołanie erupcji wulkanu. Taniec, żeby przestał. Może przestanie. Chyba wybuchnie ze śmiechu. Słyszymy, że jedzie straż pożarna, więc jednak możliwe, że to jest gdzieś bliżej. Będą gasić Wezuwiusza. Ja już przebrana, ale robimy sobie jeszcze mały piknik z resztek śniadaniowych, bo czasami rano było nam za słodko i nie wszystko zjedliśmy. Więc teraz mamy tosty z dżemikiem na plaży, na koncercie. Pod widokiem na Wezuwiusza. Takie pożegnanie. Wyjątkowego kuchni włoskiej. To już na pewno nie możemy patrzeć, nie, że zawsze możemy patrzeć, ale... Codziennie jedliśmy przynajmniej jedną pizzę, więc myślę, że jest przynajmniej dwie chyba. I takie pyszności z wafelkiem tutaj mamy, z pięknym, przepięknym widokiem na morze. O, pistacjowe. A ja mam baccio, nie wiem co to jest. Biszkoptowy taki jakiś, pyszny. Chciałam właśnie dolać wody do naszej wspaniałej butelki filtrującej i mogłabym to zrobić, gdyby ktoś nie wywalił nie wiadomo gdzie filtra. Dlaczego ja akurat? No wytłumacz mi, dlaczego ja, skoro... Bo ty ostatnio ją napełniałeś. To nie ma związku. I mamy butelkę filtrującą bez filtra. Dzięki. No ale woda się zmieści. No super. Znajdujemy się za to w przepięknym parku i teraz będziemy kombinować, jak zdobyć bilety na autobus i Alibus, czyli autobus, który jeździ na lotnisko bez gotówki. Słońce jeszcze nie zachodzi, ale weszliśmy w taką uliczkę, która jest bardzo ciemna ze względu na ten naturalny dach. To jest jakaś bogatsza dzielnica, tak. Bo tutaj jest pełno Gucci i nie Gucci. Gucci przed chwilą tutaj. Trzeba było na zakupy przyjść. Ale pięknie. Mamy już stronę lotniska. Tam pod tym się. Umberto Principo. Nie byliśmy tu jeszcze, wejdźmy do środka na sekundę. Okej, my wcześniej przyszliśmy obok z tym, że byliśmy. No pamiętacie nasze zachowanie, które odzwierciedlało nasz poziom energii, mieliśmy przegrzanie i ominęliśmy to miejsce. Dobrze, że tu wróciliśmy. Wow. Galeria Umberto Principo. Serio? Serio. Wow. Czuję się tak luksusowo. To jest jakby luksusowo. Zaczynamy od samej góry. Proszę Państwa, jak to jest pięknie. Mamy już mało czasu niestety, a takie piękne miejsce dopiero znaleźliśmy. A tak bym się obkupiła. Ekskluzywne sklepy. Dobrze, musimy lecieć. Pięknie tu jest, wow. Pięknie. Zobaczcie, jakie wszystkie te sklepy są ozdobione zdobieniami. Tutaj. Na każdym kroku po prostu jakieś rzeźby naścienne. Przepięknie. To jeszcze zamek wieczorową porą. W ogóle też piękne, to też wszystko tak ściśnięte obok siebie, nie? Tak, tu nagle taka ogromna, piękna galeria, a tu chodzisz za niepozornie. Tak, bo my dopiero weszliśmy, tam Biblioteka Narodowa.